Umiłowani w Chrystusie, bracia zgromadzeni tu przy ołtarzu, siostry i bracia zgromadzeni przed różnymi odbiornikami, które pozwalają śledzić tę transmisję. Słuchając Bożego Słowa, odkrywamy nie tylko opis historycznych wydarzeń, które miały miejsce przed wiekami, ale też doświadczamy, że w liturgii wydarzenia te dzieją się dzisiaj, gdyż Bóg nieustannie wyzwala człowieka z niewoli. Otrzymując dziś obfitą porcję lekcji ze Starego i Nowego Testamentu, próbujemy wczuć się w przeżycia bohaterów tych czytań, by samemu zyskać odpowiednią postawę, która pozwoli nam stać się naprawdę wolnymi. Patrząc na Izraelitów, którzy doświadczali plag w Egipcie, stwierdzamy ze zdumieniem, że one były dla nich korzystne. I to nie tylko dlatego, że niektóre z tych plag nie miały miejsca w zamieszkałej przez Izraelitów ziemi Goszen, gdzie nie pojawiły się muchy, nie spadł grad, ani nie było zarazy, ni wrzodów, a także ciemność nie panowała w ich domach. Na te wszystko plagi skłoniły ich do refleksji i uwierzenia Mojżeszowi, którego najpierw nie chcieli przecież słuchać. Do ich serc dotarło jednak, że ten mąż Boży ma dla nich przesłanie, które wprawdzie wyrywa ich z monotonnego i ciężkiego życia, do którego już się zdążyli przyzwyczaić. Oni po prostu zainstalowali się w Egipcie i już nie wyobrażali sobie, że można inaczej. Już nawet nie próbowali tego zmienić. Dopiero upór Mojżesza, który skutkował złością Faraona, nakładającego dodatkowe obowiązki, pozwolił im zrozumieć, że żyją w niewoli. Nade wszystko zaistnienie plag skłoniło ich do otwarcia swego serca na Boga, który pragnie ich wyprowadzić do ziemi obiecanej, gdzie będą wolni i gdzie będą mu składać ofiary. Poszli na pustynię, by złożyć ofiarę Panu, ale jeszcze nie rozumieli, że ofiarą mają być nie tylko bydło i rzeczy materialne, które zaczerpnęli od Egipcjan, ale tą ofiarą mają być czyste serca, które będą skłonne słuchać Pana. Długo jeszcze będą Izraelici uczyć się mądrości Bożej, która ich wyposaża we wszystko, co potrzebne do życia. Na pustyni będą szemrać przeciwko Bogu i czynić wyrzuty Mojżeszowi, że muszą obywać się bez pełnych garnków mięsa oraz nie będą mogli mieć w obfitości cebuli i czosnku. Dotknięci przejściem Pana, Izraelici w czasach Mojżesza zrozumieli, że ten świat już nie będzie taki jak przedtem. Wychodzą z niego, bo sami tego chcą. Ale też gdy oni otwarcie opowiedzieli się za Panem, zostali wygnani przez Egipcjan, gdyż ci nie mogli już znieść znaków, które Bóg czynił na korzyść Izraelitów. Po prostu ten świat stał się dla nich obcy. Bo oni wybrali Boga i dlatego świat ich odrzucił, bo stali się dla Niego oskarżeniem. Oto bowiem okazało się, że Egipcjanie mimo całej swej władzy politycznej, gospodarczej oraz wiedzy tajemnej nie są w stanie sprostać wyzwaniom, które Bóg czynił przez siły natury, które są Mu całkowicie poddane. Z początku zresztą kapłani egipscy próbowali konkurować z Mojżeszem i swoją tajemną mocą czynili podobne znaki, ale po pewnym czasie przegrywali,
i nie chcąc uznać swej porażki, wypędzili Izraelitów. Izraelici podczas Paschy, tego przejścia z niewoli ku wolności, doświadczają jeszcze jednej bardzo ważnej lekcji. Za ich wolność ktoś płaci. Najpierw symbolem tej zapłaty jest baranek, którego krew pomazana na odrzwiach izraelskich domów ratuje ich przed zagładą ze strony anioła śmierci. Gdy Żydzi przechodzą przez Morze Czerwone, giną egipscy żołnierze, którzy na rozkaz Faraona ścigają ich na rydwanach. Ktoś musi umrzeć, by ktoś mógł żyć. Potem synowie Izraela doświadczają, że wąż miedziany wywyższony na palu ratuje ich od śmierci zadawanej przez ukąszenie węży na pustyni. Następnie uczą się niejako na błędach swych braci, którzy giną na pustyni. Ci, którzy tam szemrali, buntowali się i nie przyjmowali na serio Bożych obietnic, doświadczają konsekwencji Bożej sprawiedliwości, która wyświadcza łaskawość, ale też wskazuje na konieczność uiszczenia ceny za osiągnięcie wolności. Tak też rozumiał swoje życie święty Jan Paweł II, który był wdzięczny chociażby Wandzie Połtawskiej i innym, którzy cierpieli w obozach koncentracyjnych, bo mówił: oni za mnie zapłacili swoim cierpieniem. Stali się tymi, którzy pomogli mu dorastać do tej wolności dziecka Bożego. To dlatego gotowość do uiszczania ceny za osiągnięcie wolności staje się szczególnym zaproszeniem Boga, to wezwanie do oddawania chwały Bogu. Tam bowiem, gdzie człowiek chwali Boga, uznaje Jego władzę nad sobą, przestaje się kłaniać bałwanom, staje się wolny. Dzisiaj, przeżywając Wigilię Paschalną w szczególnych okolicznościach, próbujemy odczytać współczesne plagi jako działanie na naszą korzyść, by w końcu dotarło do nas miłosierne wołanie Zbawiciela. Bóg nas także pragnie prowadzić do ziemi obiecanej, do wolności ludzi, którzy najpierw zobaczą swoją niewolę i potem zapragną współpracować z łaską. Jak powiedział to papież Franciszek 28 marca na pustym placu świętego Piotra: na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności. Ogarnęły nas nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach. Mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy się. Burza odsłania naszą bezradność i odkrywa te fałszywe i niepotrzebne pewniki, z jakich zbudowaliśmy nasze programy działania, nasze plany, nasze nawyki i priorytety. Pokazuje nam, jak uśpiliśmy i porzuciliśmy to, co karmi, podtrzymuje, daje siłę naszemu życiu i naszej wspólnocie. Burza odsłania wszystkie postanowienia, by zapakować i zapomnieć o tym, co karmiło duszę naszych narodów, wszystkie te próby znieczulenia pozornie zbawczymi nawykami, niezdolnymi do odwoływania się do naszych korzeni i przywoływania pamięci naszych starszych, pozbawiając nas tym samym odporności niezbędnej do stawienia czoła przeciwnościom losu. W tym świecie ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymywaliśmy się wobec Twoich wezwań,
Nie obudziliśmy się w obliczu wojen i globalnych niesprawiedliwości. Nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Tyle papież Franciszek. W tym stawaniu w prawdzie o naszej aktualnej kondycji nie chodzi o kolejne samobiczowanie się i tak wcześniej często przerabianą pedagogię wstydu. Nie może się to też sprowadzić do szukania winnych w innych i rozpoczynania kolejnych litanii oskarżeń pod adresem wrogów zbawienia i osobistych przeciwników Boga. Musi zabrzmieć w naszym sercu wołanie Pana, który po raz kolejny przechodzi przez polską ziemię i pragnie nas zachęcić do przyjęcia Jego zbawienia. Dziś, przypominając historię zbawienia, opisaną w tylu czytaniach ze Starego Testamentu, pragniemy na nowo zobaczyć, że nasz krzyż jest zaproszeniem do bliskości z Jezusem i przyjęcia Jego nauki jako wezwania do modlitwy i pokuty. Święty Paweł nam przypomina, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu, odłączeni od wielu rzeczy. Mamy okazję uczyć się dystansu do tylu spraw, za którymi biegamy i udajemy, że są nam tak bardzo konieczne. Kruchość ludzkiego życia w świecie, który wydawał się już opanować wszystkie żywioły przyrody, skłania nas do postawienia sobie przed oczy jeszcze raz ostrzeżenia Jezusa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Nasza Pascha to uświadomienie sobie, że my też mamy ziemię obiecaną, że pielgrzymujemy do niebieskiej Ojczyzny, a tu jest tylko etap naszego pielgrzymowania. Cóż zatem mamy czynić, bracia? Można odpowiedzieć z prostotą: nic specjalnego. Po prostu bądź sobą. Dzisiaj, odnawiając przyrzeczenia Chrztu Świętego, uświadamiamy sobie, że myśmy już wszystko otrzymali. Nie musimy czekać na nowe objawienia, instrukcje z nieba czy od ludzi i starać się o specjalne dary. Bóg sam chce nam dać nowe serce i tchnąć w nas swego ducha, jak zapowiedział przez proroka Ezechiela. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa, a On zmartwychwstał i żyjąc dziś udziela nam swojego ducha. Możemy zapytać dzisiaj siebie samych, jak pytał papież Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Francji. Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Po czym można poznać, że jestem chrześcijaninem, gdy nie chodzę do kościoła, nie mogę demonstrować swojej wiary przez praktyki religijne? Gdzie jest moja nadzieja? Gdzie zawierzenie Bogu? Gdzie miłość, którą inni mogą rozpoznać? I gdzie uczciwość, która sprawdza się wtedy, gdy nikt nie widzi, ale ten, który widzi w ukryciu, odda Tobie? Liturgia Słowa kończy się czytaniem Ewangelii, dobrej nowiny, w której rozbrzmiewa zaproszenie anioła: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Czy jestem gotowy wejść do mojego grobu, zmierzyć się z prawdą, że jestem grzesznikiem i uwierzyć, że On jest w stanie naprawić to, co mój grzech zepsuł? Ze względu na tę szczególną sytuację, wielu katolików w Polsce nie przystąpiło jeszcze do spowiedzi wielkanocnej.
Niech jej pragnienie i dobre przygotowanie się do jej spełnienia będzie naszym mocnym postanowieniem. Bóg bowiem jest sprawiedliwy, ale okazuje też szansę oczyszczenia duszy przez sakrament pokuty, nazywany przez ojców Kościoła mozolnym chrztem. Pascha Pana wciąż trwa. On przechodzi przez nasze dzieje dla naszej korzyści, by swoim słowem rozświetlać nasze ciemności. Odpowiedzmy Mu z wiarą i miłością. Amen.